A teraz szybki przykład, jak robić fajne isteregi na pudełku gry. Patrzcie tutaj. Gość z mieczem krzyczy na trójkę ludzi. Teraz postaram się wykonać karkołomny trik odwrócenia pokrywki pudełka, co jak widać nie wychodzi mi od razu. I zobaczcie. Teraz trzech ludzi przysłuchuje się jakiemuś nauczycielowi. A z drugiej strony dwóch gości z mieczami zaczyna się naparzać. Fajne, co nie? Cześć, z tej strony Ciuniek z Gradania. Pokażę Wam dzisiaj jak wygląda Karta Impera Victoria. Karta Impera Victoria, czyli w skrócie CIV, to prosta karcianka o zbieraniu kolorowych zestawów zamknięta w nietypowym pudełku. Grę prowadzimy za pomocą trzech stosów kart, których rozkład jest różny, a jeśli w grze bierze udział mniej niż czterech graczy, z każdego z nich musimy usunąć pewną losową liczbę kart. Potem układamy je Jeden na drugim i zaczynamy. Każdy gracz na początku dobiera na rękę trzy karty. W swojej turze muszę wybrać jedną kartę ze swojej ręki, zagrać ją na stół do swojej wystawki. I teraz mogę użyć zdolności związanych z kolorami kart, o ile spełniam odpowiednie warunki. Kiedy skończyłem, dobieram karty tak, żeby mieć ich na ręce znowu trzy. Każdy z kolorów związany jest z jakąś zdolnością specjalną. Jeśli posiadam odpowiednią liczbę kart danego koloru, co jest zmienne w zależności od liczby graczy, mogę w swojej turze użyć zdolności związanej z tym kolorem. Na przykład w grze dwuosobowej, jeśli posiadam trzy karty jednego koloru, mogę użyć zdolności tego koloru raz. Jeśli posiadam 5 kart tego koloru, mogę użyć zdolności dwa razy, a jeśli posiadam 8 kart tego koloru, natychmiast wygrywam grę. Każdy kolor przedstawia w jakiś abstrakcyjny sposób jeden z aspektów rozwoju cywilizacji. I pierwsze z brzegu, czerwony. To jest wojskowość. Zdolność wojskowości pozwala nam odrzucać karty z własnej ręki albo karty ze stołu przeciwnika. Religia zwiększa limit kart na ręce. Ekonomia pozwala wymieniać karty na ręce i na stole. A nauka służy w zasadzie do tego samego, tylko w trochę inny sposób. Dwa następne kolory działają trochę inaczej. Kultura. Patrzymy, kto ma jej najwięcej, i ten gracz może skopiować zdolność koloru innego gracza. I jest jeszcze Utopia, która odblokowuje się dopiero na końcu gry i pozwala na korzystanie z wcześniej odrzuconych kart. Ponadto, niemal każdy kolor posiada zdolność specjalną, której kosztem jest odrzucenie karty ze stołu. I tu nie ma znaczenia, ile takich kart mam, wystarczy, że mam jedną, mogę z tej zdolności już korzystać. Jeśli chcę, mogę nawet skorzystać z kilku różnych zdolności i odrzucić kilka kart w trakcie swojej tury. Powiedzmy, że zagrałbym w ten sposób. W swojej turze wybieram czerwoną kartę, dokładam ją do zestawu. Grab na dwóch graczy, więc trzy karty pozwalają mi użyć zdolności czerwonego zestawu kart. To przyspiesza moje dobieranie. Wybieram zieloną kartę, którą chcę odrzucić i teraz wybieram do odrzucenia czerwoną kartę. Pozbywam się jej. Następnie Pozbywam się ze stołu innej karty, szarej, i mój przeciwnik również musi ze swojego stołu odrzucić szarą kartę. Zaatakowałem go. Moja tura teraz się kończy. Dobieram karty tak, żeby mieć trzy na ręce. Dzięki czerwonej zdolności dobieram w tej rundzie kartę więcej. Znamy już podstawy, to teraz jak wygrać? Jeśli do końca gry nikomu nie uda się zebrać zestawu ośmiu kart w jednym kolorze, a talia się skończy. Przechodzimy do punktacji końcowej. Wygrywa gracz, który ma więcej kart w większej liczbie kolorów. I to by było na tyle. Jeśli chcecie posłuchać naszej recenzji, link do podcastu znajdziecie w opisie filmu. A tymczasem dzięki za kliknięcie i do usłyszenia.